Siemaneczko moi kochani, z tej strony witam was Ryoko. No i dzisiaj kolejny odcinek z Last House, więc zapraszam bardzo serdecznie. Ja sobie tutaj jeszcze porządek zrobię z plecakami, żeby tak sobie tutaj to ogarnąć. Wiem, że niedawno nie było przez miesiąc odcinków, ale teraz już wszystko się ustabilizowało i nagram po prostu te odcinki zaległe jeszcze dodatkowo. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy z item shopu, którą będziemy omawiać. A mianowicie jest to skrzynia walki. 79 cashu to kosztuje. Kupimy sobie takową skrzynię. Kup. Mamy tu już w tym ekwipunku. Weź. Mamy skrzynię walki. Zaraz wam mniej więcej powiem, o co z tym chodzi. Standardowo zawsze jakieś lagi na samym początku, ale to nie jest wina sprzętu, tylko wina gry, więc jak będziecie będziecie grać w taką grę, to po prostu nie zrażajcie się do tego, bo wielu graczy, znaczy wszyscy gracze tutaj cierpią na tym. Jak widzicie, święta mamy w Last House, choineczka, jeszcze może opowiem wam, co roku jest taka choinka, ta jest chyba jeszcze nie ubrana, no. Zaraz mniej więcej powiem, ale otworzymy sobie tą skrzynię walki. Zawiera losowy przedmiot, część końską lub smoczą, potrzebną do produkcji wyjątkowej broni i zbroi. Nie dotyczy cienia, czyli postać cienia totalnie to nie wchodzi. Dostaliśmy skórę konia. Skórę konia. Tutaj zawsze możemy sobie poświęcić, gdzie tu jest, poświęcić towarzysza, czyli smoka lub konia i dostaniemy właśnie takie, takie rzeczy typu krew smoka, sierść końska i wiele innych rzeczy. Z tego możemy później urządzić wyjątkowy rynsztunek. Tutaj jest smocza broń, produkcja zbroi. I ta zbroja leveluje wraz z postacią, więc czasem... No ja jeszcze tego nigdy nie stosowałem, ale niektórzy już taką zbroję mają. Podobno fajne statystyki ma, fajny ma wygląd. Ja może kiedyś to jeszcze przetestuję, ale na chwilę obecną no nie chce mi się w to bawić. Na razie mam o skórę końską. Jak widzicie, tutaj jest pełno graczy, są stoiska. No i takie kurde nościnki, o, gra musi się wam załadować, nawet na dobrych komputerach ona musi się załadować. Nie mamy miejsca w magazynie, mam 300 na 300. I od czasu do czasu jest taka ścina, no nie powiem, że nie. Najgorzej jest na bitwach, nie? Na bitwach to jest masakra, wam powiem. Może nie mam złego komputera, no to i tak tutaj, o widzicie, tutaj już ktoś biega. Graczy jest naprawdę sporo jak na grę, która tak umarła, nie? O, jest. Odbierz choinkę i odbierz błogosławieństwo. Nie mam ozdób. Nie mam ozdób, więc nie założę tego. No i tu już mamy o skórę końską, ja sobie tam tu pyk położę. I zanim go będziemy po prostu omawiać kolejną rzecz z tym shopu, mam zaległe 4 odcinki. Więc z mojej strony, strony to na tyle. Ja się z wami żegnam, dzięki za to, że oglądacie moje filmiki. Zapraszam was również na mojego Twitcha. Dostałem właśnie powiadomienie samego Twitcha, cały rok mi przeskanowali i są moje osiągnięcia. Na Discordzie to jeszcze wrzucę, żeby się pochwalić i podziękować wszystkim, którzy mnie oglądają, więc zapraszam również na mojego Discorda oraz na Instagrama, gdzie to poniedziałek jest wrzucane jakieś zdjęcie, aczkolwiek teraz były 2 tygodnie, gdzie to była chyba środa i wtorek, więc... No, nie udało mi się wykonać powierzonego mi zadania, jeżeli chodzi o Instagrama, ale zdjęcia w tygodniu były, więc czasem zdarzy się jakaś obsuwa, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie, więc trzymajcie się i na razie.